Front Porch Blues, czyli lauba pełno bluesa, to jeden z kilku festiwali bluesowych, które odbywają się co roku w Chorzowie. Podczas tej edycji festiwal gościł w industrialnych przestrzeniach kompleksu Sztygarka. Piękna historia, ale przede wszystkim historię tworzą muzycy i ludzie, a jedni i drudzy dopisali w piątek i wczoraj. Dzisiaj też będzie tłoczno, także kolejne fajne miejsce w Chorzowie, gdzie ładne imprezy są możliwe i na tym to wszystko polega. Jest to festiwal, który nie ma sobie odpowiednika, czyli niby festiwal, a impreza taka na skroś familijna, rodzinna. Wszyscy tworzą jedną całość. Muzyka jest na wyciągnięcie dłoni, muzycy są na wyciągnięcie dłoni. Są dwie sceny, jedna plenerowa w Jejlaubie, koło kawiarni, druga w Tlenowni. To się gra na zamianę. Równolegle w grupie bluesa za nami non-stop grają soliści. To jest takie miejsce jointowe, totalny kontakt artysty z widzem. Ludzie siedzą blisko sceny, artysta czuje oddech swoich fanów. Pustą drogą goni czas. Jeżeli chodzi o blues, to korzenie biorą się spośród ludzi ciężko pracujących. Tutaj kiedyś fedrowała kopalnia, więc jak najbardziej ten mianownik również jest wspólny. Nie bez powodu Chorzów cieszy się mianem miasta bluesa. Nie jest to puste hasło, tak naprawdę jest, że jest tu tego bluesa więcej niż w innych miastach w Polsce. Świetnie, że jest taki festiwal, tylu wykonawców, przecież ich tu jest kilkudziesięciu. Pora jeszcze wczesna, byłem tutaj od godziny chyba 13. Grali muzycy w różnych konfiguracjach i było wielu słuchających. Bardzo, bardzo to jest krzepiące i bardzo mnie cieszy. Nie wszystkie festiwale muszą być takie same. Jak są duże sceny, jest tysiące wat nagłośnienia, to też kreuje inną muzykę, inne możliwości. Tutaj są kameralne sceny, gra się trochę ciszej, trochę spokojniej, co znaczy mniej emocjonalnie. Chociaż serce podpowiada, bracie, płacz. Dziś gram blues ku pokrzepieniu, ku słońcu pieniu ten blues. Nie smej smutku olejć już, tręcz sobie tym, co tego chcą. Dziś przyda życia tylko blues. W trakcie festiwalu doszło do nietypowego koncertu. Z okazji 150-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie 150 osób wraz ze Sławkiem Wierzcholskim zagrało na harmonijkach utwór Blues Train. Przed chwilą z okazji 150-lecia Chorzowa 150 harmonikarzy zagrało temat utworu Blues Train mojego autorstwa, wybrany dlatego, że jest to bardzo prosty, a bardzo też taki charakterystyczny bluesowy temat. Wcześniej utwór był zamieszczony na Facebooku, na YouTube, w wersji takiej koncertowej, którą grałem z Sosną Zmianą Bluesa i wersji uproszczonej, którą nagrałem właśnie dla potrzeb ćwiczących. Do tego była tak zwana tabulatura, czyli uproszczony zapis, taki niby nutowe, ale tak naprawdę to są kanały opisane, harmonikowe, ale to wystarczy. Jestem pozytywnie zaskoczony, wszyscy bardzo się przykładali. Myślałem, że większość potraktuje sprawę jako happening, jakieś żarty, a nie, tu każdy ćwiczył. To jest prosty motyw, ale jeśli ktoś jest bardzo początkujący, no to nawet najprostsza rzecz, żeby trafić w odpowiedni kanał harmonice, nie jest wcale taka prosta. Myślę, że to bardzo było sympatyczne i cieszę się, że wziąłem udział w tym zdarzeniu. Postanowiliśmy zaprosić mieszkańców i gości naszego miasta do udziału w takim niecodziennym przedsięwzięciu, bo z mistrzem harmonijki, Sławomirem Wierzcholskim, jeden utwór skomponowany przez niego na 150 harmonijkach. Eksperyment bardzo taki, bym powiedział, śmiały. Zapraszamy nie tylko te osoby, które już na harmonijce grają, potrafią grać, ale także tych, którzy dzisiaj po raz pierwszy będą ją trzymać w ręku. Jak zwykle przy tego rodzaju okazjach zapraszamy zarówno mieszkańców, jak i gości Chorzowa do aktywnego uczestnictwa, nie tylko do biernego śledzenia tego, co się dzieje, ale żeby serdecznie zapraszamy, żeby wzięli udział, poczuli, jak to jest zagrać na instrumencie.